Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o lokalach usługowych. Co to w ogóle jest? Od razu powiem, że nie chodzi mi o lokale usługowe stricte pod usługi, tak jak mamy pod fryzjera, pod kebaba czy pod żabkę, tylko lokale usługowe o charakterze mieszkalnym. Coraz więcej deweloperów jest zmuszonych budować lokale usługowe właśnie o charakterze mieszkalnym, a wynika to bardzo często z miejscowego planu zagospodarowania, gdzie spora liczba gruntów ma przeznaczenie usługowe. We Wrocławiu zostały jako jedne z pierwszych miast w Polsce na większą skalę budowane całe osiedla jako lokale usługowe o charakterze mieszkalnym. Wynika to z tego, że bardzo szybko deweloperom zaczęły się kończyć działki w centrum. Jeżeli zweryfikujecie sobie całą linię nad polskim Bałtykiem, większość inwestycji w pierwszej linii brzegowej to są lokale usługowe. Zdarzają się oczywiście pojedyncze inwestycje, które będą na 8% VAT-cie. No tak jak zawsze są wyjątki potwierdzające regułę, też musimy pamiętać, że te rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, to jest to, co dotyczy większości rynku. A tak jak mówimy o większości, to nie dotyczy to 100%, więc naturalnie, że można znaleźć inwestycje, które są lokalami mieszkalnymi na stawce VAT 8%. Również w górach, gdzie mamy apartamentowce położone na stokach, bardzo blisko stoków, bezpośredniej odległości, one też w większości przypadków będą obłożone 23% VAT-em. Naturalnie wiąże się to z tym, że gmina dostaje wyższy podatek od nieruchomości, gdzie tym samym rosną jej przychody, a dla osób, które kupują na second home, nie ma to większej różnicy. A jeżeli są to przedsiębiorcy, to tak naprawdę jest to dla nich zaleta, bo od razu mogą z automatu rozliczyć cały VAT od faktury zapłaconej do dewelopera i tym samym ten lokal jest o 1/4 dla nich tańszy. A jak wygląda to w takim typowym budownictwie mieszkalnym? Mieszkalny mówię oczywiście w cudzysłowie, bo mówimy tutaj o usługach. Jest to bardzo popularny segment w momencie, kiedy mówimy o małych mieszkaniach, które przeznaczenie jest, żeby poszły pod wynajem. Ostatnio było bardzo głośno o tym, że lokale usługowe, które będą budowane w przyszłości, mają mieć minimum 25 metrów, bo to jest niemożliwe, żeby mieszkać w 19 czy w 21 metrach lub w mniejszej powierzchni. Jeżeli z jednej strony mamy klienta, którego nie stać na wynajmowanie 25 metrów lub więcej, lub nie stać go na zakup lokalu o takiej powierzchni, a stać go, żeby mieszkać 17 metrów i to mieszkanie, lokal usługowy, ta izba, którą wynajmuje, spełnia jego wszystkie oczekiwania, a w mojej ocenie jest zdecydowanie lepsza niż pokój w 6-pokojowym mieszkaniu, gdzie mamy jedną lodówkę, jedną toaletę, jedną wspólną kuchnię i wszyscy muszą z tego korzystać, a versus 17-metrowa mikrokawalerka, gdzie mamy własną łazienkę, własną pralkę, własny prysznic, zamykamy to na niezależne drzwi i to jest nasze własne mieszkanie. Nie zgadzam się z tym, że powinno się wyegzekwować od deweloperów budowanie minimum 25 metrów, bo to tak naprawdę nie ma sensu. Rynek decyduje o tym, jakie lokale są potrzebne przyszłym mieszkańcom tych mieszkań, lokali usługowych, mikrokawalerek, a nie decyduje o tym, nie powinien o tym decydować ustawodawca. Oczywiście decyduje, ale gdyby nie było takiej potrzeby na rynku, gdyby nie było klientów, którzy chcą mieszkać w lokalach usługowych o powierzchni 15 metrów, to ani deweloper, ani flipper by nie wypuszczał czegoś takiego na rynek. A więc wracając do naszego tytułu, czyli lokali usługowych, jeżeli chodzi o zakup takich mieszkań z przeznaczeniem pod to, że będziecie je wynajmować i czerpać z tego dochód pasywny, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie z racji od razu rozliczenia całego VAT-u, braku możliwości zameldowania się tej osoby w takim lokalu. One mają bardzo często dużo mniejsze powierzchnie niż mieszkania, które chcielibyście kupić do wynajmu. Zdecydowanie łatwiej je dzielić zgodnie ze sztuką, bo deweloper, budując cały budynek usługowy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, wie, jaki jest jego cel, wie, kto kupi finalnie te mieszkania i przygotowuje tak, aby były piony z jednej i drugiej strony. Na przykład jeżeli mamy mieszkanie 40-metrowe, które będziemy dzielić na pół, są kanały wentylacyjne, nie ma problemu z przystosowaniem tego do wymagań fliperów i inwestorów. Także jeżeli zastanawiacie się, czy kupić taki produkt, to z mojej strony uważam, że warto. Szczególnie, że w wielu przypadkach ceny na lokale usługowe są dużo bardziej korzystne niż za mieszkania w danych lokalizacjach. Czyli w tych samych lokalizacjach lokal usługowy bardzo często będzie miał wyższą stopę zwrotu, czyli wyższe ROI niż mieszkanie. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!